gdzieś zagrała dla nas wyśmienita kapela Human. Muszę was skomplementować, bo raz, że no rewelacyjna sekcja, fantastyczne szycie na wiosełku i hipnotyczny śpiew właściwie kultowej postaci polskiej sceny rockowej Koska Joriadisa. Powiedzcie, wszyscy macie doświadczenia muzyczne sprzed Humana. Powiedzcie, jak to jest, że czterech facetów dobiera się i tworzy taki band? Czy to jest kwestia smaku, jakiejś sympatii, czy może zupełnie czegoś innego? Proszę, proszę, proszę. No, bo się nie zastanawiam. Kolega cię śpiewał. Zdjęło. Także nie będę mówił. Może kolega coś powie. No powiedz, Piotrek, jak to się dzieje? Los tak chciał. Tak było, że z czterech się spotkało i zaczęli grać. No i co? Fajnie, no. Okazało się, że wiesz, pasuje to. Nie wiem, nie wydaje mi się, że jakiejś ideologii trzeba się tu doszukiwać w zajebistej, wiesz. To jest... Nie zawsze. Tak, jeżeli mógłbym, to wydaje mi się, że na pewno w każdym zdarzeniu jest jakiś raz w przypadku, natomiast o ile sam ten przypadek jest naprawdę przypadkiem, a jak do tego wszystkiego ma się kosmos, a jak do tego wszystkiego ma się to, czy my naprawdę decydujemy my sami o tym, co się z nami dzieje, czy mają na to wpływ jakieś inne zupełnie siły, których w tej chwili nie będę nazywał, bo i po co, to dobrze, że się tak stało, ja bym to tak powiedział, natomiast sama geneza powstania, ciężko powiedzieć, na przykład w każdym razie nie była to opowieść komiksowa, że on szedł ulicą, się zderzyli plecami, ten go zapytał, na czym grasz, to nie było w ten sposób, raczej były w pewnym sensie poszukiwania tego typu ludzi, spotkaliśmy się, tu duży dar jakby ze strony losu, że w ogóle się spotkaliśmy. To jakby podstawowy taki warunek do tego, że gramy i jesteśmy. No, wiem, że Maciek w zamierzchłych czasach założyłeś taki zespół, który nazywał się Black Power i tam... No słuchaj, to zaskoczyłeś. I tam bębny... Totalny. No faktycznie tak. Człowiek do tamtych korzeni. Stare czasy, nie wiem skąd masz tą informację. Bardzo ale mi... tak było, tak było. Było. Tak. Bardzo mi miło, że w ogóle... Wygrywałeś mi się bandy takie, wiesz, młodzieżowej piosenki w Siedlcach. Z Krzyśkiem wychowaliśmy się pod Warszawą w małym miasteczku i tam od dziecka graliśmy sobie w różnych bandach. No i kiedyś założyliśmy właśnie zespół Black Power. Black Power, a w ogóle, ja przepraszam, nie wiem, czy pamiętasz, Black Maciej, tak. Black ale zespół miał się nazywać Nirvana. A Black Power? A tak. Miał się nazywać Nirvana. Się nazywać Nirvana. Też był. Nirvana. Gracie dosyć trudną muzykę, sporo w tym funku, takich nietypowych podziałów, nie jest to może gęsto tkane i jak sądzicie, czy to jest łatwo odbieralne przez tych, którzy przychodzą na koncerty? Czy nie warto może iść w stronę komercji, szukać czegoś, co docierałoby do większości słuchaczy? Wydaje mi się, że na pewno nie warto iść w stronę komercji. Na pewno warto raczej... Tylko i wyłącznie oczywiście. Znaczy pod warunkiem, że rozumiemy, co znaczy słowo komercja. To znaczy mnie, chodzi mi dokładnie o sprzedaż płyt, o to, że jednak trzeba szukać... Dzisiaj jest udowodnione, że generalnie im prostszy gatunek, im... Tym bardziej on jest dostępny dla szerokiej rzeszy odbiorców, prawda? Im trudniejsza jakaś, bardziej skomplikowana, to może nie najlepsze słowo, żeby tutaj mieścić, ale takie mi przychodzi w tej chwili do głowy muzyka, to jest to mniejszy zakres ludzi, którzy słuchają tej muzyki. Wynika to z prostych racji, nie będę ich teraz tłumaczył. Natomiast na pewno nie warto. Wielu muzyków być może dla nich jest warto i jest jakby sensem ich działalności muzycznej, natomiast ja mogę się tylko za siebie wypowiadać.
Dla mnie osobiście, personalnie nie jest warto iść w stronę muzyki komercyjnej, bo tak naprawdę to cały ten świat nie kręci się koło pieniądza, bo z tym to niesie ze sobą sama komercja w show biznesie i nie to jest takim meritum, istotą egzystencji. Dla mnie, mówię cały czas, według mnie osoby, muzyka w danym przypadku na tej ziemi. No. Powiedzcie coś o swoich fascynacjach muzycznych. Czy było coś takiego, płyta, człowiek, usłyszeliście coś i tąpnęło poważnie, o, to jest coś, co troszeczkę mną zakręciło i będę grał, i to jest to. Mnie jako gitarzystę od zarania mojej, w sensie gry na gitarze, fascynował Jimi Hendrix. Jak do tej pory to jest cały czas człowiek legenda i jeszcze go chyba nikt nie przeskoczył. Mi się bardzo podobał basista zespołu Led Zeppelin. Taki, taki człowiek, on tam grał też na klawiszach, też dużo komponował i w ogóle był takim jakimś dziwnym, szara eminencja to się nazywa, czy coś takiego. Bardzo dziwny model, taki wiesz. No poza tym King's X chyba, ale King's X to ostatnio jakoś tak, nie wiem, 4 lata, 5. Krzysiek? No ja tak samo popieram Piotrka. Co do Led Zeppelin, oczywiście z mojej strony właśnie perkusista. Generalnie wychowałem się na starej muzyce, starym hard rocku. No proszę, to i już... Podobałem się, dobra muzyka. A my żeśmy się ostatnio z Kostkiem dogadali, że słuchaliśmy jednego zespołu gdzieś tam w latach młodzieńczych. On się nazywał Budgie. Dopiero teraz w ogóle, po tylu latach znajomości, żeśmy się skumali, że to był ten zespół, że wiesz, to też ważna, śmieszna kapela w moim życiu na przykład, nie? Dla mnie też, bo to doskonały tak... koncert. Ja widziałem tutaj w Polsce bardziej w zamierzchłych czasach, w hali Oliwii, w takim momencie, ale zagrali z dużym biglem i piękna sprawa. Kostek, o tobie wiem, że masz ogromny rozrzut. Ale generalnie wielu jest. Miles Davis, Red Hot Chili Peppers, Bad Brains, przeróżne historie. Generalnie nie, na pewno oscyluje to gdzieś tam w mianowniku, to co, o czym mówili moi koledzy, o czym mówił Maciek, Krzysiek, Piotrek. Natomiast wielu jest naprawdę muzyków na tym świecie. Jeżeli teraz miałbym wymienić 10, to byłoby ze szkodą to dla następnych 210, rozumiesz? Nie mam tam jakichś, wiesz, że to tam, tamten i to tak. Oczywiście z całym szacunkiem dla wielkich postaci muzyki, jakim byli czy pan Hendrix, czy pan Davis, czy nawet ten Red Hot, który podług mass mediów na całym świecie zainicjował nowy nurt muzyczny. To są pewne postacie i im należny jest czapka z głowy, natomiast samych muzyków i jakichś tam idoli, jest naprawdę wielu, było wspaniałych. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Ale kiedyś powiedziałeś, że poszedłeś do kongresowej. Miles Davis. Miles Davis zdecydował, że na przykład przykładowo nie gram na skrzypcach, tak? O, tu jakby zdecydował o stylu mojej muzyki, że na pewno nie kwity i na pewno nie to, co jest odgrywane x razy z inną interpretacją, z pewnym szacunkiem dla tych całej rzeszy ludzi, bo tam 60 osób, orkiestra symfoniczna, bardzo gratuluję w ogóle, że oni to wykonują, to jest piękna rzecz. Natomiast wyszedł koleś, wiesz, się uczyłem, a tu wyszedł koleś, wyjął trąbkę i zagrał, było pięknie, była emocja i była siła i był przekaz i było, wiesz, było tak magicznie. To zdecydowało, wiesz, o tym, że po prostu jakby nie jestem zawodowo muzykiem związany z muzyką klasyczną, czego oczekiwali moi rodzice i cała moja edukacja była temu podporządkowana. To tyle. No to wielki człowiek, no nie ma o czym rozmawiać. Od wydania płyty minął już ponad rok. Powiedziałeś, że na marzec macie termin i jest studio. I jaka to będzie płyta? Druga. To dobra odpowiedź. Ale słyszeliśmy dzisiaj Killing Song. Nic nie powiem. Nie mogę, ale słychać było Killing Song. Czy to
to już jest zajawka tego, co będzie na płycie? Czy to po prostu... W pewnym sensie. No. Tak? Jedna z piosenek branych pod uwagę. Tak samo pierwsza płyta, to nie było skompletowanych 10 numerów z premedytacją od początku, że właśnie te, ta kolejność generalnie, gdzieś tam na końcu szybko zastanawialiśmy się, który po którym i w ogóle dlaczego tyle czasu, wiesz, to nie było tak przygotowane z zimną krwią, tak jak są te production, prawda, na zachodzie. To kwestią przypadku było. Myślę, że druga płyta będzie bardziej esencjonalna, już nie będzie miała taki procent przypadków w sobie, natomiast ten przypadek na pewno gdzieś tam będzie, bo możemy się przygotować tutaj, wiesz, do płyty drugiej długo, a na ostatniej próbie przed płytą ktoś coś zagra, ktoś coś jest żbyty, a fajnie, nie? Już jest nowy numer, to jest kwestią przypadku. Tak. Pierwszą płytę zrealizował Leszek Kamiński, a byłeś współproducentem. Powiedz, co to znaczy? Generalnie być współproducentem. Czy odpowiadasz za obraz artystyczny płyty i trochę finansowy, czy jak za to stylistykę. Wygląda? Za stylistykę. To nazwę. Stylistyczne panowanie nad sytuacją. Natomiast cała ta nasza pierwsza płyta to wielkie doświadczenie dla nas wszystkich. I osobiście, czyli na przedział basu, gitary, bębnu, wokalu i dla całości. Pierwsza płyta, wiesz. Tak jak mówiłem wcześniej, nie była przygotowana z premedytacją, dużo te rzeczy wyszło w momencie realizacji. Zobaczymy, no ta druga, wiesz, nie za dużo mamy czasu, powiem ci szczerze, do tego, żeby się tego przygotować solidnie i warunków. Czy co, no ale rozumiem, że materiał już jest gdzieś tam sporo zrobione. I nie chcecie co? Nie chcecie się ujawnić? Nie chcecie powiedzieć, co to będzie? Czy to będzie kontynuacja tego, co na pierwszej płycie? Czy zupełna zmiana frontu? Trudno powiedzieć. Chyba na pewno jedna bierze pod uwagę, że były co najmniej dwa numery po prostu. Albo trzy. Albo trzy. No właśnie, czy nie lepiej zrobić całego materiału po polsku? Czy myślisz, że co, nie da się zaśpiewać? Czy... Na pewno się da, tutaj jakby wracamy do pytania tego, czy warto coś robić dlatego, że byłoby dobrze, czy warto coś robić dlatego, że się chce to robić. To są dwie różne rzeczy. Natomiast rozumiejąc rację rynku kraju polskiego, gramy więcej piosenek w języku polskim i z tego i wyłącznie powodu. Że nie fascynuje nas tutaj staropolszczyzna, czy stylistyka polska. Po prostu takie są wymagania rynku, tego oczekuje wydawca. To pomaga nam generalnie, nazwijmy to po rzeczy, żyć z tego, bo niestety można być Milesem Davisem, ale gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, i on był jeden na świecie i to jest koniec na ten temat. Natomiast takich muzyków jak my jesteśmy gdzieś normalnymi ludźmi, takimi jak każdy inny, tylko mamy inny zawód. Ale też zakładamy skarpetki, jemy śniadania, jeździmy tramwajami, mamy sprawy do załatwienia, też mamy to szare życie, na które potrzebujemy pokrycie jakieś finansowe i tutaj jakby ta racja jest zrozumiana w pełni przez nas i będzie miała wpływ na to, że nie będzie to jedna piosenka, tylko trzy po polsku. Nie, zakończyłem, ale myślę, że to wszystko jest jasne. Czy taki skład jest optymalny? Czy dogadujecie się i czy ten band ma szansę na długie trwanie w takim składzie? Bo często się zdarzają jakieś poważne rotacje w wielu zespołach. Tego nie wiadomo. Nie jesteśmy zespołem popowym, nie mamy dwóch menadżerów, którzy nas pilnują i nie mamy 19 lat, także... Czy będziemy długo, czy krótko, to zależy od nas samych i od warunków, w jakich się generalnie znajdujemy i one będą decydowały. Na pewno chcielibyśmy, tak podejrzewam, żeby ideałem, czynnikiem decydującym o tym, czy my gramy, czy nie, to jest muzyka, czysta wartość ta muzyczna, sztuki i tego uniesienia. Natomiast nie ma tego w tym przypadku, nie ma się czemu dziwić, a czy będziemy razem, czy nie, to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że zależne jest od nas samych i
Wiesz, my nie mamy kontraktu na 2 miliony dolarów i on nas nie obliguje do tego, że jak my się pokłócimy, że ja muszę z nim grać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że 35 osób musi zarobić przy tych 2 milionach dolarów jeszcze 500 000, bo oni są zaangażowani w to przedsięwzięcie. To wszystko jest zobligowane kontraktami, podpisami, umowami. U nas tak nie ma, wiesz. Jesteśmy dorosłymi chłopami, jak coś będzie nie tak, to wiesz, nie ma. Czy drugą płytę wyda również Emiotem, czy zmieniacie wydawcę? Nie wiem, czy się chce wydać, ale Piotr mówi, że nie powinien, bo też by chciał. Wiesz. Jak to będzie? Tak to jest. Tak? Znam się. Takie są zamierzenia, a jak będzie naprawdę? Też wiesz, mamy grudzień do marca, jest jeszcze trochę czasu. Wszystko się może zdarzyć. Lady kry. Lud puścił na serce, to się okazuje. Nic, było mi bardzo miło. Nam również. Dziękuję za świetny koncert. Gościliśmy zespół, który może spokojnie grać na całym świecie, bez żadnych kompleksów. Kapela gra naprawdę rewelacyjną, świeżą i nowoczesną muzykę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja bym jeszcze chciał, pozdrawiamy ludzi, którzy byli dzisiaj na naszym koncercie i nie tylko, natomiast bardzo miło się bawiliśmy na koncercie w towarzystwie Was. Dziękujemy, do zobaczenia.